50,000 people used to live here. Now it's a ghost town. Our so-called leaders prostituted us to the West, destroyed our culture, our economies, our honor. U.S. Marines stationed on high alert were given the order to invade the small... Just as they lay waste to our country, we shall lay waste to theirs. You think this will stop the bloodshed? Вы все равно скоро сдохнете. Wow, ludziska, powiem wam, że to było najbardziej ekscytujące i niesamowite intro, które widziałem w moim całym cholernym życiu. Żaden film, żadna gra, żaden serial. No, w niczym nie było po prostu aż tylu emocji. To jest wszystko prawdziwe życie, tak? Tutaj nic nie jest reżyserowane. W każdym bądź układzie, ja się nazywam Hudson Maverick i postanowiłem... tak trochę po cichu, nic wam nie mówiąc, zrobić z czegoś serię, coś nagrać po prostu. No i postanowiłem, że skoro mam Call of Duty 4 Modern Warfare, Call of Duty 5 Modern Warfare 2 i Call of Duty, nie wiem, 8, 7 Modern Warfare 3, to czemu by po prostu nie zrobić serii właśnie z tych kodów? Przynajmniej właśnie z serii Modern Warfare. Wielu ludzi mówi, że ta gra jest super, że fabuła jest taka zajebista. No nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję oczywiście, że seria wam się spodoba. Ja tutaj też staram się jakoś wrócić do nagrywania gier, które jakoś mi chodzą. No i zobaczymy, jak to mi będzie chodzić. Mam nadzieję, że dobrze. W każdym bądź układzie pierwszy odcinek będzie takim odcinkiem troszkę testowym. Wiecie, dźwięki, te sprawy. Jeżeli wszystko okaże się dobrze, no to będzie fajnie, a jeżeli się coś spieprzy, no to musicie przynajmniej te 10 minut przetrwać czymś spieprzonym. Dobra, to co? Rozpoczniemy sobie nową grę. Tak, 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 fajnie, dobra. Zobaczymy, co tutaj dostaniemy na pysk. Jakimi informacjami. Gdzie będziemy? We've got a civil war in Russia. Government loyalists against ultranationalist rebels. And 15,000 nukes at stake. Damn. Just another day at the office. Khaled Al-Assad. Currently the second most powerful man in the Middle East. Now word on the street is he's got the minerals to be top dog down there. Intel's keeping an eye on him. And the bad news? We've got a new guy joining us today. Fresh out of selection. That's actually Mydło. Dlaczego się nazywam Mydło? Good to see you, mate. Take one of the rifles. Yo, mate. Przyznam wam, że to jest gra z roku. Zaraz wam powiem. Zaraz wam, kochani, powiem. Z którego to jest roku? 2007. I ta grafika nie... chyba 2007, mogę się mylić. I ta grafika nie jest wcale taka zła, jakby się wam mogło wydawać. Znaczy, no mi pasuje, tak? A co? Dobra, nie chciałem, przepraszam. Stanowisko wyceluj karabin. Nie, żadnego odwrócania, odwracania. Okej, okej.
Now I'm gonna block the targets with a sheet of plywood. Wow, put them zdykli. The targets through the wood. Good. Bullets will penetrate thin, weak materials like wood, plaster. Dobrze wiedzieć. Gaz. Make the targets pop up one at a time. Okay. Hit all of them as fast as you can. I fucked up. Proper good job, mate. Yeah, mate. Sidearm from the armory. Dobra, panie gaz, panie żołnierz. Okej. Okej. What the fuck, jaki przyjacielski? O Jezus. Co to? Arbus jest przyjacielskim tym. What the fuck? O co tu chodzi? Dobra, przemieniamy. Jestem ciekaw ludziska, czym ta gra mnie zaskoczy. Intrygujące. Nice! Dzięki, gaz! Nie strzela ci w głowę. Co my tutaj mamy? Porter Justice, Justice is Served. Pewnie coś z filmu, coś ukradzionego. Co tutaj jeszcze ciekawego mamy? O, jak fajnie. Missions. O, Jezu. Dobra, dobra, ja wiem, co muszę zrobić, tak? Ale chcę sobie pozwiedzać. No i tak jak mówię, jestem ciekaw, co nam tutaj te Call of Duty zaserwuje. Ja muszę się wam przyznać, nigdy nie przeszedłem żadnej części koda. No i w sumie nie żałuję, nigdy jakoś nie byłem fanem głupich strzelaninek, głupich shooterów. Zawsze wolałem sobie zagrać w jakiegoś Maxa Payne'a, albo nie wiem, na przykład Wolfenstein. Ten ostatni całkiem mnie intryguje. Czy ja powinienem tam gdzieś wejść? Tutaj powinienem wejść. It's the FNG, sir. Dzień dobry. Go easy on him, sir. It's his first day in the regiment. Right. What the hell kind of name is Soap, eh? How a Muppet like you pass selection? Kurde, chcę go dźgnąć. Everyone else head to observation. For this test, you have to run the cargo ship solo in less than 60 seconds. Gaz holds the current squadron record at 19 seconds. 19 sekund. Climb the ladder over there. What the fuck? No, to będzie teraz coś ciekawego. To będzie intrygujące. MP5. On my go, I want you to rope down to the deck and rush to position 1. After that, you will storm down the stairs to position 2. Then hit position 3 and 4, following my precise. Za dużo informacji, za dużo informacji. Grab the rope when you're ready. Go, go, go! Hit the targets. Oj chuj. Co, gdzie, jak? A, zjebałem, fuck, gdzie jest flashbang? Poczekajcie. Tak nie może być. Gdzie jest flash? Granat specjalny. Co? What the fuck? To na F ma być. Dlatego widzicie, mi się nie udało. Dobra, to spróbujemy jeszcze raz, bo... Good to see you, mate. Take one of the rifles from the table. Co? Kurwa. Dobra. Jezus Maria. Fuck, spieprzyłem. Dobra, ludziska, to chyba sobie zrobimy coś takiego, że... Ja po prostu sobie to przejdę. Co tu może być na użyciu? No chuja pana. Nie, dobra, poczekajcie. Flash powinien być na Q. Chyba. Tak? Na Q. A coś jeszcze tu było na Q? No nie wiem. Zobaczymy. Pewnie jakieś ten... Wychylanie się, tak? Wychylanie się w prawo, w lewo. Wychylenie się w prawo, w lewo. To mi się nigdy nie przydawało, ale... Nie wiem... TY, może używamy do czegoś TY. Nie, no to powiedzmy, że w lewo to będzie T, a w prawo to będzie Y. Nie wiem, czy to będzie działać, ale zobaczymy. Czułość taka trochę, ale niech będzie. Dobra, ludziska, ja sobie to przejdę teraz. Jeszcze raz. Ja zobaczę w ogóle, jak to się nagrało i najprawdopodobniej słyszymy się za jakieś 10 sekund albo więcej.